Witam Was serdecznie w odcinku, który nie jest odcinkiem. Jest to typowo, jak widzicie po tytule, wyjaśnienie i film skierowany do Magnesowego, tak, do Ciebie. Jeśli oglądasz, to Cię pozdrawiam i muszę nagrać to wyjaśnienie, bo blokuje mi filmów. Jestem, przepraszam Was, na galowo, bo wracam z zakończenia roku i sobie to wykorzystam, że idę lasem, nie brałem roweru, tak jak to zwykle robię. Więc nagram to wyjaśnienie, wykorzystam scenerię leśną. Wracając, o co chodzi? Jak już wiecie, widzieliście po niektórych poprzednich starych odcinkach, łowię magnesem i tutaj nie będę ukrywał, mieszkam w Bydgoszczy. Tak samo jak magnesowy. Jak wy oglądacie magnesowego, to możecie się poniekąd domyślać, o co mi chodzi. Nie ma bardzo dawno na kanale, nie było żadnego filmu o magnesie. Ponieważ strasznie się ten film zablokował. Film nagrywałem właśnie, no już wam zdradzę, na Wyspie Młyńskiej. Teraz będziecie mnie lepiej widzieć, bo wszedłem głębiej w lasy. Film, gdzie pierwszy raz łowię na Wyspie Młyńskiej nowym magnesem, nagrałem 2 lata temu. I w tamtym momencie, kiedy pierwszy raz łowiłem, zahaczył mi się magnes. Akcja ratunkowa trwała prawie pół dnia, więc odcinek był za krótki. On tam miał z 2 minuty, nagrywałem, potem się zahaczyłem. Nie było odcinka, więc dogrywałem następny raz. Pojechałem na Wyspę Młyńską i zacząłem łowić na Czarnym Moście. Jak ktoś z Was mieszka w Bydgoszczy albo widział chociaż jeden film magnesowego, to wiecie, gdzie jest ten most i wiecie, co to jest za most. I ja na tamtym moście łowiłem już dosłownie 7 razy. 7 razy tam łowiłem po jednej stronie i po drugiej w rzece. A magnesowy rzucił raz w tamtą stronę i wyłowił co? Oczywiście sztylet ze średniowiecza. Oczywiście jego nazwisko jest w muzeum, ten sztylet jest w muzeum. Wiecie, wyobrażacie sobie, jeżdżę na to miejsce od 6 razy, nie po pół godziny, po 5-6 godzin sobie tam stałem i łowiłem. Tony złomu stamtąd wyjąłem, tony różnych rzeczy. Jeden rzut w to miejsce, sztylet. Jak ja to zobaczyłem, no to się trochę możecie sobie to wyobrazić. Nagrywam to wyjaśnienie, bo musiałem to wyrzucić. Wyobraźcie sobie, mieszkam sobie w Bydgoszczy, mam magnes i nagle widzę pierwszy odcinek tam magnesowego, że on łowi w Bydgoszczy. Pierwsza moja myśl, zajebiście, będę miał w końcu z kim wyjść na magnes, możemy razem ponagrywać, możemy razem połowić, zajebiście. Oglądam sobie dalej, patrzę, widzę taki tytuł, wyłowiłem sztylet. Oglądam to. No i rozumiecie, szlak jasny mnie trafia po prostu. I żebyś mnie źle nie zrozumiał, ja nie mam do ciebie żadnej pretensji, ale możesz sobie tylko wyobrazić, co czuję i co czułem, jak sobie o tym pomyślę, że byłem na tym moście, co najmniej 35 godzin tam łowiłem. Twój jeden rzut! Sztylet! Wyobrażacie sobie? No, i myślę, że teraz postaram się zmontować ten odcinek o Wyspie Młyńskiej. Tam nawet data jest podana, kiedy to było, dosłownie 2 lata temu. I nie ma tam wszystkich moich wyjść na magnes. Bo niektóre po prostu prywatnie szedłem połowić. I stałem te 6 godzin i tam łowiłem. No i taki film wrzuca, nie? No, więc ja teraz jak wrócę do domu, postaram się przemontować ten film o magnesie. Wrzucić go. On będzie chaotyczny, bo on nie będzie skończony. On tam ma z 10 minut materiału. Myślę, że urwie się w połowie i potem pomontuję następny film, który już jest zrobiony po tym, jak magnesowy wyłowił ten sztylet. I moja reakcja trochę tam w tym filmie jest. No ale już wiecie przynajmniej o co chodzi. Jak to wygląda z mojej strony. No już trochę mi ochłonęły po tym emocje, no bo wiecie, już jest po dawno tej akcji ze sztyletem. No i magnesowy, jeśli uda Ci się to obejrzeć, to chciałbym z Tobą połowić. Chciałbym się umówić na jakieś wspólne łowienie, na Wyspę Młyńską. Może drugi sztylet wyłowimy. No, czekam na Twoją odpowiedź.